Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Zaprosiliśmy Państwa dzisiaj na tę konferencję prasową, by powiedzieć słów kilka o merytorycznym wkładzie posłów Platformy Obywatelskiej w pracę Parlamentu Europejskiego i to nie tylko ostatniej, ale dwóch ostatnich kadencji, czyli od początku naszej obecności w Unii Europejskiej. Mamy się czym pochwalić, i to jest rzecz, którą warto przekazywać dalej, z tego względu, że praca w Parlamencie Europejskim polega przede wszystkim na pracy legislacyjnej. Wkład w te działania odzwierciedlany jest także pozycją posłów w tym dosyć szerokim gronie, bowiem jak Państwo wiedzą, posłów do Parlamentu jest 751, teraz po przyjęciu Chorwacji chwilowo do kolejnych wyborów jest nas nawet nieco więcej. Ocenę pracy posłów z różnych krajów w różnych komisjach tematycznych dokonuje się wielopoziomowo. Jest to oczywiście ocena dokonywana w samych delegacjach narodowych, jest to ocena dokonywana przez grupy polityczne, ale to są oceny wewnętrzne. Dla nas szalenie istotną oceną jest ta, która płynie z zewnątrz, czyli spoza Parlamentu Europejskiego, spoza struktur unijnych. I taką właśnie oceną jest ta, która jest dokonywana przez organizacje pozarządowe, przez różnego rodzaju instytucje i stowarzyszenia, które na co dzień zainteresowane są tematyką europejską i które na co dzień obserwują pracę Parlamentu Europejskiego oraz współpracują z Parlamentem i poszczególnymi posłami. W roku 2005 najpoważniejsze pismo, które zajmuje się tematyką parlamentarną na poziomie europejskim, The Parliament Magazine, utworzył czy powołał do życia nagrodę promującą najlepszych posłów w danym roku. Ta nagroda przyznawana jest w 15 kategoriach. Tak jak powiedziałem, zgłoszenia kandydatów do tej nagrody płyną spoza parlamentu. Nie są to zgłoszenia dokonywane przez partie, frakcje polityczne czy poszczególnych posłów. Następnie z tej listy zgłoszeń wybierana jest tak zwana lista nominatów, po trzy osoby w każdej kategorii. I dopiero wówczas. Ci nominowani posłowie, wybierani są z tych nominowanych posłów, wybierana jest jedna osoba, która uzyskuje tytuł posła roku. Tego wyboru dokonują już posłowie do Parlamentu Europejskiego. Jest nam miło przekazać Państwu informację, że takich nominacji w przeciągu ostatnich dwóch kadencji posłowie Platformy Obywatelskiej otrzymali 14. Z tych 14 nominacji zdobyliśmy aż 8 nagród. Jest to największa liczba, jaką posłowie jednej partii politycznej w całej Unii Europejskiej, z wszystkich partii politycznych otrzymali kiedykolwiek. Właśnie posłowie Platformy Obywatelskiej. W tym roku, roku 2014, kolejne dwie osoby choć nie po raz pierwszy, we wtorek odebrały ten zaszczytny tytuł. Pani poseł Róża Tun i pan poseł Jan Olbrycht. Pani poseł Tun po raz trzeci, pan poseł Olbrycht po raz drugi. Takich osób, które dwukrotnie odbierały nagrodę mamy więcej, bo to także pan profesor Jerzy Buzek oraz nasz kolega poseł Filip Kaczmarek oraz pani, pani profesor Danuta Hibner. Tyle tytułem wstępu przekażę teraz głos naszym laureatom, którzy stoją tutaj z nagrodami, jakie odebrali, z tymi statuetkami MEP Award, które odebrali właśnie w miniony wtorek. Bardzo proszę pani poseł Różatun. Dziękuję bardzo za te słowa ważne i ciepłe. Hmm. Chyba to, o czym powinniśmy częściej mówić, to jak żmudna jest i czasochłonna ta praca, którą wykonujemy w Parlamencie Europejskim, zwracając uwagę ciągle na to, że dwie trzecie, 75% prawa, które nas obowiązuje, nie tylko w Polsce, we wszystkich krajach członkowskich, przechodzi przez nasze ręce, czy my je tworzymy, czy współtworzymy. I Chyba te nagrody pokazują to, że nasza grupa, nasza partia w naszej największej w Parlamencie Europejskim frakcji ma rzeczywisty dobry wpływ na to prawo. Może pokazują jeszcze jedną rzecz. Że, ponieważ tak jak Tadeusz Zwiewka mówił, ym, głosują w ostatecznym rozdaniu, prawda, jak już ta y, krótka lista jest stworzona, nasi koledzy y, europosłowie, pokazują też te nagrody to, że potrafimy pracować grupowo. Pamiętajmy, że jeżeli nie potrafimy pracować z posłami w różnym wieku, z różnych krajów, z różnych opcji politycznych, jak nie potrafimy w komisji przekonać większości za naszym rozwiązaniem, na sali plenarnej większości za rozwiązaniem, które proponujemy, to nic z tego nie będzie. I tutaj posłowie pokazują, to jest dobra praca zespołowa, rzeczywiście z tymi ludźmi można coś zrobić. I ostatnie zdanie, które chciałam powiedzieć, to... Właściwie prosić Państwa o wybaczenie, że nie zawsze jesteśmy w kraju dla mediów tak łatwo dostępni jak niektórzy inni, dlatego że właśnie wykonujemy pracę, do której zostaliśmy powołani. A ja żyję z przekonaniem, że my musimy porządnie wykonywać pracę, do której zostaliśmy powołani i zostaliśmy powołani do tego, żeby dbać o prawo europejskie w takim kształcie, żeby ono nam dobrze służyło, nam Polakom, prawda, czy nam Polakom, którzy wyraźnie akcentują to, czego nam w tym prawie jest potrzebne, i wtedy po prostu nie zawsze możemy być tutaj do państwa dyspozycji. Ale kiedy tylko się da, to razem jesteśmy, jesteśmy. przed państwem. Dziękuję. Pan poseł Jan Olbrycht. Ponieważ pani poseł Tun jakby nie powiedziała, za co dostaliśmy te nagrody, w związku z czym każdy z nas działa w określonym obszarze. I tak jak pani poseł Tun działa w obszarze dotyczącym polityki internetowej i całego, całej legislacji z tym związanej, tak ja pracując od wielu lat w sprawach dotyczących funduszy strukturalnych, regionów i miast, dostałem tę nagrodę za wszelkie działania dotyczące rozwoju miast. Ja 10 lat temu stworzyłem grupę ponadpartyjną posłów zajmujących się miastami. Ona do dzisiaj istnieje. W tej grupie jest 70 posłów ze wszystkich partii i ta grupa ma swoich stałych partnerów w postaci organizacji międzynarodowych i tych partnerów jest ponad 100 stu stałych partnerów, z którymi ja współpracuję jako poseł. I rezultat jest taki, że mam okazję tę nagrodę otrzymać drugi raz, tym razem właśnie za politykę miejską, ale satysfakcja jest dla nas szczególna, dlatego że tym razem organizatorzy wyraźnie powiedzieli, że ta nagroda nie jest dla posła roku, ale dla posła kadencji. W związku z czym tym bardziej jest to dla nas nagroda ważna, istotna i dlatego taka, taka ważna politycznie, że, że właśnie propozycje płyną spoza świata polityki. Bo gdyby to była taka wewnętrzna nagroda, zresztą czytamy na w portalach społecznościowych, że to posłowie sami sobie przyznają nagrody, to oczywiście byłoby dosyć śmieszne, gdyby posłowie sami sobie przyznawali nagrody, bo to byłaby kwestia pewnych sympatii bądź antypatii między posłami. Nie, nie, posłowie dostają do dyspozycji trzech już wybranych i mają zdecydować, kto z nich ich zdaniem jest najlepszy. Także tyle o nagrodzie i o, tych, o tego typu sposobie wyróżniania posłów. Dziękuję bardzo. Tak jak Państwu powiedziałem, 15 kategorii przyznawania nagrody MEP Award. Nasi, nasze koleżanki i koledzy europosłowie z Platformy Obywatelskiej w prawie połowie tych kategorii byli nominowani. Troszeczkę mniej niż w połowie nagradzani finalnie. Także jestem głęboko przekonany, iż ta właśnie zewnętrzna ocena jest bardzo wyraźnym sygnałem, jak nasza praca jest odbierana i w jaki sposób nasi partnerzy z innych krajów Unii Europejskiej oczekują wkładu ze strony polskich europosłów do wspólnego finalnego sukcesu.